Krzysztof Plewa, Sztab Miejski Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Koszalinie. Przed nami kolejny finał. Co przygotowaliście na tegoroczną edycję? 27 finał, wielkie przygotowania. Odmierzamy w zasadzie już nie tylko dni, ale w zasadzie także i już godziny do finału, choć w Koszalinie wiadomo, że ze względu na te wydarzenia z ostatnich dni nie afiszujemy się z tym, ale te przygotowania trwają. No po pierwsze 27 finał, już zbliżamy się do trójki, po drugie czekamy na świetną, mroźną pogodę, po trzecie wielki karnawał brazylijski w środku zimy, po czwarte wielka scena, prawie 425 wolontariuszy będzie kwestowało na ulicach Koszaliny, ale także miejscowości na terenie powiatu koszalińskiego, choć również daleko, daleko, bo w Połczynie Zdroju znajduje się niezwykły sztab fantastycznych ludzi, którzy reprezentują nas tutaj z Koszalina. Uwaga, uwaga, pokazuję do kamery. Tak wygląda pucha, tak wygląda identyfikator, więc jeżeli spotkacie w najbliższą niedzielę, 13 stycznia 2019 roku, kogoś, kto posiada puszkę i identyfikator i tu ma wypisany jeszcze numer, to znaczy, że to jest oryginalny wolontariusz Wielkiej Orkiestry, do tego posiada czerwone serducha, mnóstwo nastroju, mnóstwo pozytywnej energii, uśmiechu. Proszę tych wolontariuszy nie omijać, bo to są naprawdę świetni ludzie, którzy poświęcają swój czas. A jeżeli już takiego wolontariusza spotkacie, to zapraszamy, bo w wielu miejscach Koszalina będą odbywały się imprezy. Między innymi będzie można sobie wyruszyć koszalińską wąskotorówką do Rosnowa. Między innymi będąc w koszalińskim akwaparku będzie można się bawić z płetwonurkami z klubu Mares. Będąc chociażby w okolicach Notu w Koszalinie, niedaleko ulicy Jana Skolna, warto zajść w okolice siedziby koszalińskiej kompanii rycerskiej. Tam oni, jako rycerze, ale także grupy rekonstrukcyjne. Warto także zajrzeć do Multikina, bo tam także będą nasi wolontariusze. Będzie czerwony, wyjątkowy, zabytkowy Ikarus koszalińskiego MZK, który będzie pasażerów woził zupełnie za darmo, bez biletu, ale będą czekali i czyhali wolontariusze, zawrzut do puszki będzie sobie można przejechać przez kilka godzin koszalińskimi ulicami. Wszystkiego oczywiście nie opowiem. Zapraszam na naszą stronę facebookową i tam będziemy dodawali mnóstwo szczegółów, informacji związanych z tym, jak będziemy świętować, bawić się Wielki Karnawał Czerwonych Serc, ale przede wszystkim bawimy się przed koszalińskim ratuszem. Ogromna scena, która startuje o godzinie 14. No i tak rozkręcamy się razem z świetnymi artystami, którzy dzielą się swoim talentem, na co dzień szkolą swój talent w Centrum Kultury 105, w Pałacu Młodzieży w Koszalinie. Będą razem z nami. Będą oczywiście licytacje, mnóstwo fantów za tą ścianą, za moimi plecami. Też wszystkiego nie opowiemy, więc zapraszamy na nasz sztabowy Facebook, sztab WOŚP Koszalin. Tam oczywiście zdjęcia będą się sukcesywnie pojawiały. Im bliżej wieczora, tym więcej atrakcji. Główna licytacja o godzinie 19. Mnóstwo ciekawych prezentów, także tych orkiestrowych, także tych osobiście podpisanych przez Jurka Owsiaka. I oczywiście światełko do nieba godzina 20. Cały świat o tej porze daje znać o sobie i będziemy wysyłali pozytywną energię do dobrych aniołów. I 25. Tada! Oddział zamknięty w Koszalinie, więc muza na rokowo. I do 21. bawimy się. Bądźcie razem z nami, ściskajcie nas tak ciepło, jak my was ściskamy i pozdrawiamy. Pamiętajcie, ktoś, kto posiada te atrybuty, w niedzielę 13 stycznia nie omijamy.